W sportach zespołowych jest mnóstwo matematyki. To jest drużyna Żółta Mewa z Gdyni. To jest jej główny rozgrywający Josh. Josh przyjechał do Polski z Kambodży i kocha futbol amerykański. No i jest doskonałym graczem. A my kochamy Josha, bo doskonale kopie na bramkę. To jest boisko do futbolu amerykańskiego. Punkty można zdobyć między innymi wkopując piłkę do bramki, to znaczy między słupki i nad poprzeczką. Dostaje się za to 3 punkty. Można też za przyłożenie zdobyć 6 punktów, ale to akurat nie jest mocna strona Josha. W tym sezonie Josh zdobył 144 punkty, wszystkie zastrzały z wykopu z 50 yardów. Dla przypomnienia: futbol amerykański jest amerykański. A Amerykanie, przynajmniej ci ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, nie używają tak jak Europejczycy metrów i centymetrów, tylko cali, stóp i jardów. Dawno temu ktoś tak wymyślił i tak już zostało. Jak przeliczycie wszystko na metry, to jeden cal równa się 2,54 cm, jedna stopa to 12 cali, czyli 30,48 cm. 1 yard to 3 stopy, czyli 36 cali, czyli 0,9144 metra, czyli prawie cały metr. Długość boiska do futbolu amerykańskiego to 100 yardów. 50 yardów, czyli 100 podzielone na 2, to środek boiska. Wracamy do naszego bohatera i jego strzałów. Każdy taki gol z kopa wart jest 3 punkty. Zdumiewające, do prawdy. 50 yardów to dużo. Josh jest w tym naprawdę dobry. Grał w tym sezonie w 16 meczach. Pytanie brzmi, ile Josh strzelił bramek w każdym meczu, zakładając, że strzelił w każdym meczu tyle samo goli. Ten koleś jest niesamowicie równomierny. Strzela z kopnięcia z 50 yardów i to w każdej grze tyle samo razy. A my musimy tylko obliczyć, ile w takim pojedynczym meczu jest tych strzałów. Można to obliczyć na parę sposobów. Najpierw możemy obliczyć, ile w całym sezonie strzelił goli. Wiemy, że razem zdobył 144 punkty. Jeżeli tę liczbę podzielimy na 3, bo każdy strzał dał Joshowi 3 punkty, czyli liczba wszystkich zdobytych punktów przez liczbę punktów za jeden strzał, powinno nam dać w wyniku liczbę strzelonych przez tego niesamowitego zawodnika goli. To się równa, zaraz obliczymy. 144 podzielone na 3, 3 nie mieści się w jedynce ani razu, ale. W 14 mieści się 4 razy. 4 razy 3 równa się 12. Odejmujemy 14, odjąć 12 równa się 2. Wpisujemy czwórkę. 3 mieści się w 24 idealnie, perfekcyjnie, czyli bez reszty. 8 razy 8 razy 3 równa się 24 i nie mamy reszty z tego dzielenia, czyli 144 podzielone na 3 równa się 48. Czyli przez cały sezon nasz ukochany idol, Josh, strzelił razem 48 goli z kopnięcia na bramkę. Ale ciągle nie odpowiedzieliśmy na pytanie, ile kopnął bramek w każdym z meczów, zakładając, że w każdym strzelił tyle samo. 48 to całkowita liczba goli w ciągu wszystkich 16 meczów. Czyli, żeby obliczyć średnią liczbę strzałów w jednym meczu, wystarczy podzielić tę liczbę przez 16. Czyli bierzemy 48 wszystkich goli i dzielimy przez 16 meczów. 48 podzielone przez 16 równa się 3. 3 bramki na mecz. I to jest nasza odpowiedź. Ile strzelił w każdym meczu? W każdym meczu strzelił 3 gole.